Witam wszystkich. Przeniosłem rzeczy z domu do szklarni, bo wydaje mi się, że już mrozów nie będzie. Jest optymalna temperatura, jak już widzieliście. Rosną nam pieczarki w szklarni, a to jest oznaka, że jest całkiem stabilna temperatura, bo do pieczarek potrzebujecie około 25 stopni i w miarę stabilną tą temperaturę. Także jeśli mi grzyby urosły w szklarni, jest ok, jest fajna wilgotność, jest w miarę ciepło. Nocami może spada, no ale to wiecie, szklarnia to szklarnia. Także przenieśliśmy wszystko z domu do szklarni. Tu mamy papryczki chili, tam mamy różne gatunki ogórków, szczypiorki już kiełkują. Tu mamy więcej ogórków, bazylia, tam mamy pomidorki. Także wszystko to rośnie, pną się w górę, niedługo przesadzimy w szklarnię, jeszcze 2-3 tygodnie wsadzimy w ziemię, ta półka wyleci. Tu mamy jakieś kwiatki, więcej ogórków. Także coś się dzieje, więcej rzeczy w szklarni nie będę sadził, cukinię może jeszcze wsadzę. A tak to większość rzeczy pójdzie w ziemię. Siedzimy z Adamem, trochę pada na zewnątrz, nie Adam? Tak wieje, no mamy tutaj krzesełka i jak pada i nas przepędzi z ogródka, wbijamy się szybciutko do szklarni, żeby nie zmoknąć i obserwujemy, co tu się dzieje. Także no będę coś działał tak samo w ogródku, sezon już można powiedzieć, że odpalamy pełną parą. Na zewnątrz tam już jest wysiew, cebula, marchewka zasiana i trzeci raz przekopuję sobie. Raz w zeszłym roku, dwa razy w tym roku, czyli jak sadzę, to tam kawałek, jak jest czas, pogoda, przekopię. Następną chwilę mam 10 minut, przekopię, coś tam wsadzę i tak sobie kopię, 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 aż dojdę do końca i zasadzę wszystko. No dobra, no to jest nasz update'ik ze szklarni. W tym momencie mamy 19 stopni, ale drzwi były otwarte, także temperatura spadła. Poza tym ten termometr jest przy ścianie, także na pewno jest chłodniej. No zrobimy update'a jak będziemy tylko mogli, jak będzie czas. Proszę o łapkę w górę, jeśli możecie, i zapraszam tak samo do filmików z ogrodowych. Dobra, do usłyszenia, do zobaczenia.